Jakie znasz przymiotniki? Ale o co ci teraz chodzi? No jakiś przymiotnik. Piękny. Jaki znasz przymiotnik? Brzydki. Dobrze. A wiesz, jaki najczęstszy przymiotnik pojawia się u ciebie, szczególnie w twoich refleksjach na Facebooku? Jaki? Nie zgadniesz. No? Pedalski. Nie, co ty gadasz? Zwrot pedalski. Chcę być najlepszą wersją siebie. Sorry, że to pedalsko brzmi. Wczoraj byłem na zakupach. Nie jakieś pedalskie zakupy. Nowe okulary. Nie pedalskie. Co ty gadasz? Skąd to ci dopisał? Przepraszam cię, Daniel. Ja tylko dochodzę. Przestań mi rzucać pedalskie zastrzeżenia. No. Co, masz coś nie. do gejów? Ktokolwiek ci to pisał... Nie, nie. To jest z twojego z Instagrama, z Facebooka. No niemożliwe. Gdzie o okularach bym pisał, że mam pedalskie? Jak ja o okularach chyba nigdy nie pisałem. Było. Było. Różowe, okrągłe, pedalskie A. okulary. A. No więc co? No. Z kim ty jesteś? Właśnie. No dobrze, ale o co chodzi? Czy to jest już dzisiaj tak zwrot, tak zleksykalizowany i tak codzienny? Bo dla mnie to jest obraźliwe. Dla grupy, wiesz. Ty wiesz co, tylko że ja nie piszę, że to jest coś dziwnego, tylko właśnie, że ja też to mam. Że masz pedalskie okulary. No, bo tak są odbierane, nie ma co ukrywać. Ten kolor tak już został skategoryzowany. No dobrze, a pedalskie zakupy to jakie to są? Nie wiem, pod czym to było napisane. Długie wiesz? Zakupy. Długie być może że jak dużo kobieta zakupów. Wybiera, przebiera. No, coś w tym stylu na pewno. Dobrze. Wiesz, tak z kontekstu nie ma co wyrywać, nie?